Jak pan się czuje tutaj w Emiratach? Dzisiejszy dzień zaczęliśmy od wspomnień i refleksji, że Polacy jeździli do Abu Dhabi, zanim to było modne. Do tej refleksji skłonił nas Kuba Polkowski, który dla Canal Plus przygotowuje dokument o olimpijczykach z Barcelony. I to był jeden z fragmentów tego filmu. Wśród nich był Marek Koźmiński, obecnie wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, który znów pojawił się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na zdjęciu, które mu pokazaliśmy, wszyscy piłkarze lansują się z kamerami wideo. Nowinki techniczne do nas wchodziły, my mając możliwość wyjazdu za granicę korzystaliśmy, czerpaliśmy garściami z tego. Mamy dowód, że wszyscy się wyposażyli w najnowszy sprzęt i nagrywaliśmy to, co było. Mam nadzieję, że kiedyś młodzież zobaczy, jak to było 20 kilka lat temu. Czasy się zmieniły, a niektórzy, jak widać na załączonym obrazku, dużych kamer się nie pozbyli. To były inne czasy pod względem nie tylko sprzętu, ale i wyglądu. I potwierdza to Paweł Brożek. Akurat w tamtym czasie miałem bodajże 9 lat. No styl retro, można powiedzieć tak naprawdę, bo wydaje mi się, że w naszych czasach jednak te stroje są lepsze. Stroje to nie jedyna różnica, zdaniem Tomasza Iwana, który do reprezentacji wchodził później niż Marek Koźmiński, ale zdecydowanie wcześniej niż Paweł Brożek. To jest jedna zasadnicza różnica, taka sugestia mi się nasuwa, że wtedy każdy chciał się napić, a alkoholu nie było. Teraz jest alkohol, nikt nie pije. Dwaj byli piłkarze, o których mówiliśmy, wcale na boisku dzisiaj nie wyglądali jak byli piłkarze. Teraz to piwo. To tyle byli reprezentanci, a jeden z aktualnych, choć niepowołanych na to zgrupowanie, niespodziewanie pojawił się na dzisiejszym treningu kadry. Cześć! Co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Co mam robić? Na zgrupowanie przyjechałem. Ale to chyba jest strój regulaminowy. Co to za strój? Nie wiem, taki dostałem właśnie. Od Paba Kasadowskiego? Tak. Nie, mam przyjść na drugi trening popołudniowy. Zobaczymy, czy mnie puszczą. Jesteście też tutaj na obozie od kiedy? Jak wygląda? Nie, no już jesteśmy chyba z 5 czy 6 dni. Dwa razy dziennie biegamy. No to jest Rosja, nie? I co, nie ma treningów z piłką? No są, ale mało co z piłką. Dobra, muszę nie brać. To zapraszamy w takim razie do nas do hotelu. Przyjdę, widzę, że macie luzy tutaj, nie? No skoro Jędza ucieka, zwijamy się i my. A na koniec, jak zwykle pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał Łączy Nas Piłka na YouTubie. Możecie też oczywiście polubić nas na Facebooku i śledzić na Twitterze.